Witam, ja jestem TheLPGame.pl i to jest czwarty już odcinek serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Zapraszam. Okej, dobra, widzę tu, ja z Hartrockiem znowu zostałem. Mimo że w ostatnim odcinku zginął, to specjalnie na potrzeby mojej serii źle zrobiłem, kurde, niech to nacisnąłem. Ty tu stój i ostrzeliwuj sobie. Albo nie, stój tu. O, ale tu się Niemców zbierał. Nie umiem go trafić. Okej. Ten sobie dostał. Już poleciał do nieba. Chociaż Niemiec do nieba, to wiecie. Max sobie oczywiście wziął 3 ludzi i poleciał, a ja znowu zostałem z tym. Ale jeszcze muszę przeładować. Okej. Dostał, fajnie. No dobra, może za mną iść Hard Rock. I lecimy. Panowie, lecimy. Stać sobie na początku tu. Ale wiecie co? Za wozem stań. Tutaj za wozem. Ała. A nie, mam dosyć dużo życia, to... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Hard Rocku? Żyjesz? Oła, oła, oła. Okej, oczyściłem się tam. Przelec sobie do tej osłony. A ja spróbuję jakoś od flanki zajść. Tam masz nowe, słyszę jak strzela. No dobra, jedziemy. Olol, Niemiec w oknie. A nie strzelaj do mnie, nie strzelaj do mnie! Wiecie co? Gra się robi coraz trudniejsza. Z każdym poziomem. No ale wiadomo. Czym dalej, tym trudniej. Żelazna zasada. Dobra, ten dostał. I spróbujmy od flanki zajść tą maszynówkę. Ty, mam nadzieję, Hard Rock się jeszcze trzymasz. O, fajny karabinek. A ja też mam fajny. Ale zmienię, bo będzie więcej magazynków do tego, wiadomo. Bo Niemcy będą go mieli. No, strzela, muszę go skrzydlić. Kurde, mam jeszcze mały problem. No nie będę was zanudzał moimi problemami osobistymi. No gdzie jesteś? A nie jesteś. A dziadu jeden. On widzę ma też jakiś maszynowy, może nawet ten sam. A dostał? Dobra, ty możesz Hard Rock do mnie tutaj sobie pójść, a tu mamy maszynówkę. No dobra, i sobie powoli lecimy do następnego punktu kontrolnego. Tu widzę jakaś bomba, woda, a raczej na bombę. Bomba, dobra, nic. Nie będę. Sobie stańmy. Ała. Sobie zmienię, bo jednak na trochę dalszy kontakt lepsze jest ta broń. No. O Boże, jeszcze musisz przeładować się. Takiego fajnie miałem nacelowanego. Nie patrzę tu w ogóle na wskaźnik przeładowania. Nie wiem dlaczego. W Call of Duty to jak gram szczególnie na multi, to jest to już chyba mój tik nerwowy, że gdy mam jakąś wolną chwilę, to naciskam chorobliwie klawisz R, aby przeładować. No, musimy obejść tak tylko. Jak? Nie, on się zaraz wychyli. Nie strzelaj tu do niego, ok? Hard Rock. Też ma jakiś fajny karabin. Aha, on jest tak trochę dalej. To będzie troszkę ciężej załatwić. Spróbujemy go zajść. A tu widzę, jak coś od boku Niemcy są. A to go oskrzydlimy. Ała. Żyjesz, Hard Rock, to chodź tutaj za osłonę. Koło mnie będziesz mi pomagał. Ja ich spróbuję. Dostałeś. Żyj. Tu. Tam cię wiadomo, że trafią.
No dobra. I spróbuj. Ała, ała. Tu ich ostrzelać jakoś, a ja zajdę ich od tyłu. Widzę jeszcze, ta broń ma duża pojemność magazynka ma. Dednąłem? No nie jest trudno. Pierwszy raz dednąłem. Pewnie też nie ostatni. Ja sobie wczytam, a wam zrobię stopa, bo wiadomo, Fraps jest ramożerny i będzie mi się troszkę długo ładował. Dobra, to ja robię. No, pierwszy raz sobie deadliśmy. Mieliśmy taki mały chrzest bojowy. I już powoli ruszamy znowu do walki. Ile mam tutaj w ogóle życia? O kurde, o kurde, o kurde. Trzeba będzie teraz uważać. Tu nie ma odnawialności życia. Trzeba być troszkę hardkorowym graczem. Tym bardziej, że też do końca rozdziału nie mam czegoś, co by mi mogło to życie podlecić. Żadnych apteczek ani nic. W sumie gra jest z 2005 roku, a dopiero Call of Duty 2 w tym samym roku, które wyszło, pokazało odnawialność życia, więc możemy wybaczyć temu, że też nie ma. O, tu widzę. Stań sobie tutaj, ok? A ja spróbuję jakoś oskrzydlić tę niemiecką hołotę. Tylko żeby mnie po drodze nie zabili, ała. Nie, ten się mi tutaj zaraz będzie. Dostał? Nie dostał. Ale zaraz dostanie, obiecuję wam to. To dobrze. Tego co tu stał? Amunicja do mojej broni. Ale nie, nie będę po nią biegł, bo wiadomo, zaraz będą mnie szkopo ostrzeliwać. Spróbujemy ich tędy bokiem od płotu i zejdziemy i ostrzelimy jakoś. A, nie zauważyłem go. Słomę strzelam. O lol, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Oni są przygwożdżeni, widzę. Ten hard rock. A. Spróbujemy seriami to w ogóle jeszcze raz tej broni. Bo ona jest fajna, ale ma za duży odrzut. Nie będziemy tu się wychylać, bo mamy za mało życia. A zresztą, co ja się będę z nim... A, wychylił się fajnie. Headshot. Podbiegaj mi tutaj. Ja sobie też tutaj podbiegnę. O, tutaj. Bardziej. No wiecie co, to będzie taki króciutki odcinek. Ja go sobie zakończę i się z wami żegnam. Ok? To co, na razie, cześć.